moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, pierwszym odcinku, przepraszam bardzo, w Master of Orion. Moi kochani, jak mówiłem, będą nowe odcinki na kanale, nowe serie na moim kanale się pojawiać się, znaczy się. Najpierw to tylko opinię wam powiem o tej grze. Najpierw to powiem tak, gra jest niestety płatna, co najbardziej jest popularna ta gra, bardzo popularna i bardzo stara gra, powiem. Ta jest nowa edycja, ale jeszcze starsze edycje, chodzi mi o to, że gry stare jeszcze wydanie jej, jest bardzo ta gra popularna. Co najbardziej powiem, że to jest dobre i genialne. Jak tam gra chyba kosztuje jest 29 tam dolarów, tam jak pamiętam 29 tam dolarów, tam 90 groszy, tam jakoś tam jest z tymi dolarami. Jeśli za dobrze się jeszcze nie znam na dolarach. Ale myślę, że będzie wam dobrze się zabawać ze mną się grało. Co najbardziej, może niektórzy są już aby wyłączył grać, ale jeszcze chwilę. Jak obiecałam, moi kochani, jak jeszcze nie wiecie o co chodzi, te nowe serie pojawiają się, bijcie na, właśnie teraz wam wyskoczy taka, no, krzyżnik, na to niektórzy mówią, owrócony. Ten krzyżnik oczywiście przy prawym rogu, czyli literka I. I po prostu będziecie mieli ten odcinek, który będziecie mogli sobie kliknąć na tablecie i tam wszystkim, jak tam macie elektryczne czy komputerze, to jest łatwiej. Dobra, myślę, że was nie będę zatrzymywał, co najbardziej niektórzy się pytali Minecraft o przygodę jeszcze, moi kochani, jeszcze tym właśnie zaczniemy. Moi kochani, Minecraft przygoda będzie spokojnie, będzie może tym miesiącu się wyrobimy. Zrobiliśmy pierwszą scenę, moi kochani, spokojnie musimy to zrobić, naprawdę to jest dużo pracy. Robimy to kilka razy, aby to wyszło genialne, bo czasami to nie wychodzi. Albo ktoś zapomnie chowa implementu przy sobie, no tak, coś takiego. I tyle. Też będą inne serie, na przykład też Minecrafta, jak mówiłem, i inne rzeczy też, może będzie parkour właśnie, też zapomniałam wam powiedzieć, że parkour będzie szykowany, ale oczywiście inne serie będą w wakacje. Jeszcze Angulara, niektórzy się też pytali na prywatnej wiadomości, czy będę kontynuował serię. Tak, będę kontynuował. Będę chciał wam powiedzieć tutaj ważną rzecz, że po prostu troszeczkę mówię długo, ale przepraszam, jestem po szkole jeszcze. Ja nie miałem czasu wam, powiem szczerze, nagrać jeszcze, ale teraz to szybko chcę nagrać. W moim tym odcinku myślę, że tak 20 minut będzie, czyli teraz włączam czas i będę zajrzał. Jak będzie 20 minut, no to wiecie, no to kończymy odcinek. Dobra, moi kochani, jeszcze to jedna rzecz taka była ważna. Zapomniałem. Dobra, nieważne. Coś tam mówiłem Anguar. Dobra, nie pamiętam. Dobra, przepraszam. Jestem po szkole. Zapomniałem niestety. Może przypomni mi się za długo. Będziecie mieli tam kiedy mi to przypomni. Dobra, nieważne. Przepraszam za to. Zapomniałem. No, niestety. Nie oznacza, że mam kresować. Dobra, nieważne. Braku pamięci, o co chodzi. Nie mam problemu. Braku pamięci, tak powiedzmy. Kreroze nie mam, tak? Chyba na to się mówi, nie wiem. Dobra. I powiem Hailing tak. From the cloudy planet Altair, the proud Alkari are an old race of... Przepraszam za niego, ale zapomniałem jego wyciszyć. Czekajcie, wyciszę go, bo po prostu nasze postaci będą tak się darły zaraz, że nie. Ja dziękuję. Tu mamy grafikę na średnią, ustawiłem na średnią, bo nie chcę za bardzo przesadzać, ale powiem, że to w maksymalnie tak samo wygląda, tak samo, więc nie jest jakaś tutaj różnica z tą grafiką. No i tu są ory na arkachowie, jak chcecie sobie przeczytać tutaj, to zobaczcie sobie. Macie sobie pauzę jakby co i teraz idziemy następni. To są Bulkadowie. To są bardzo, bardzo dobrze się umieją rozwijać. Darkarowie, dobra, mam nadzieję, że umieścicie pauzę i kontynuujemy. Darkarowie to są bardzo postępi i umieją oszukać nieźle, więc trzeba na nich uważać. Zobaczcie, jak to jest genialne, no. Żadnych lagów nie mam. To oczywiście Wargaming też to robił. Wargaming. Dobra,
ludzie. After ages of internal conflict and faced with dwindling natural resources on their home planet Earth, ludzie to oczywiście tak. Tylko jedyna wada jest tak, że zaczynamy ludźmi, to musimy się bardzo prędko rozwijać i to jest jedyny problem, co bardzo nam utrudnia. Tutaj są zablokowane postacie. Dobra, ja już będę leciał trochę szybciej, nie chcę tutaj czekać. To są machiny, o jak ja bardzo lubię w nim grać. To są genialni, chyba zagramy z nim. Genialne, patrzcie, żadnych lagów nie ma. No trochę się coś tutaj dnie, ale... Coś tak widzę, ale tu żadnych lagów nie ma. Patrzcie, to było właśnie w dwójce i też w jedynce byli chyba. Nie będę nimi grał, bo mi się nie chce za bardzo. A tutaj są te, Sarkowie. Tak, Sarkowie to byli chyba też w dwójce pojawili się. Byli Sarkowie, byli. I malkarzy też byli, i ludzie też byli. Silkodzi, to są jak żauraki, jak Enter Space. A właśnie, Enter Space, moi kochani, teraz mi się przypomniało. Dobra, wybierzmy sobie nasy najpierw, bo nie chcę tego słuchać. Dobra, tymi, jak powiedziałem, zagramy machinami. I tak, moi kochani, właśnie przypomniało mi się, że Enter Space, moi kochani, Enter Space, seria zostaje, od razu wam informuję, wstrzymana. Po prostu nie będę tego grał, bo po prostu, jak widzicie... Niektórzy mogli to zobaczyć, że dałem sobie spokój na serię. Dlaczego? Po pierwsze, mam to po prostu dość, miałem tego nagrywać. Ja bardzo się nudziłem, bo nie było takiej akcji tutaj. A tej grze zobaczycie zaraz, jak to będzie akcja. Wiem, że tutaj początek może jest za długi, ale dobra, już was nie chcę namarnować, denerwować. Znaczy się, elektryczna przeciwnicy komputerowi. Ja bym wolał, wiecie co, tak z 3 może, nie chciałbym, albo 4. Jak wiecie, 4. Nie chcę się bić za bardzo, albo losowo, jak chcemy. Ja bym chętnie wziął ludzi, bo ludzie to mogą... A nie, ludzie nas nie będą lubić. Tak, bo z robotami jesteśmy. I z kim byśmy mogli się pomierzyć? Tymi? I dam tu Darakowie, ale bardzo się ich boję. Nie wiem, nie jestem pewien, jak oni są zdolni. Poziom trudności jest normalny. Nie zagramy normalnym, bo ja nie jestem pewien, jak Darakowie. Ja właśnie gram na trudnym. Nie chcę tutaj przesadzać. Siblosi. No nie wiem. Nie znam ich technologii. Darakowie? No nie wiem. Dobra, nie mam pomysłu. Dobra, nieważne. Dobra, no i zaczynamy, co nie? Zaraz będzie takie nitro małe. O, dobra, chowam myszkę. No niestety nie da się za bardzo, ale... Ejeju. Dobra, musimy poczekać, aż się załaduje. Czasami ta gra trochę się tu wyładuje. U mnie, nie wiem jak u was, niektórych. Jak mam nadzieję, że zakupiliście. Jest w Steamie ta gra. Oj, przepraszam. Jest ta Steamie gra. Niestety nie za darmo, jest płatna. Sobie poprosiłem mojego rodzica, no po prostu, no w sumie przekonałem go, powiem, do tego. W sumie to on kupił, dobra, nieważne. Nie, ale w sumie go byśmy na to przekonali, tylko zastanowiliśmy, czy warto kupować. Onto the surface of Mechlon. The Mechlar Combine's main cycle ran endlessly through uncountable revolutions. In time, a relative order was established over the dizzying cacophony of individual thought. As it became an orderly blend of truncated individuality, advancing the Combine's inscrutable objectives. This new, streamlined awareness came with a sudden realization, one that now turns the Mechlar towards the rest of the galaxy. There is still much to be optimized. Okej, czytało. Chwila, o coś się zacięło. Tak gra może mieć. Jak macie na przykład słaby komputer, to możecie mieć takie małe lagi i wolę wam zmniejszyć na średnią. Jak macie bardzo słabe komputery, bo właśnie czytałem tam opis ich tam twórcy nie mogę się wysłowić. Nalegają. O. Teraz nie mogę. Nie.
nalegają, o, teraz nagie, przepraszam, co ja mówię. Dobra, skonizujemy się, czemu by nie. Moi kochani, zaczynamy właśnie kampanię, którą będziemy się zmierzyli. Nagie, nie mogę się coś wyrolić. Czekajcie. Dobra, poprawiłem się. Nalegają. O, teraz poszło ładnie. Nalegają, oczywiście. Musiałem to kilka minut przytłużyć sobie, bo coś nie mogę powiedzieć. Za bardzo. Za dużo. Trochę. No, nie, za dużo nauki. Po prostu miałem troszeczkę za dużo roboty, powiem szczerze, nauką. A teraz mam czas w widzie i mogę nagrać. Proszę wyrazić nową akcentację. Właśnie zobaczmy, 8 minut. No dobra, jeszcze czas jest. Proszę wybrać nową akcentację. No dobra, inżyniera, bo niszczyciel chcę mieć. Albo możemy osłony od razu, ale ja nie chcę. Tutaj mamy co? Batarium, rządowe pracy. Dziękuję, ale ja nie chcę porady już. Jak ktoś zaczyna grę, to lepiej nie włączyć sobie go. No. Właśnie kolejka, właśnie tak patrzę, czemu to tak leci. Nie no, ale powiem, że nagrywa się bardzo świetnie. No już pierwszy raz tak nagrywam tą grę, więc nagrywalce. Przez sprawca oczywiście, nie Ascendiana, bo nie chciałem go używać. No i dobrze jest. Badania mamy. No powiem tak, tymi rasą bardzo pokonałem bardzo duży układ. Jak widzicie, takie są układy. Są czarne dziury oczywiście, ale czarna dziura służy do przemieszczania się, czyli jakbyśmy zagrali większą układem, to by było bardzo dużo, nie wiadomo, którą bym poleciał właściwie. Nie jak to czarnymi dziurami jest. Grałem właśnie ludźmi tą dużą układem. Powiem później, jak to będzie. Tutaj będzie seria YouTube'a. Oczywiście zaraz to zapiszę. Jak skończymy ten odcinek, to zapiszę oczywiście to. Niestety przy tym nagrywaniu, bo... teraz tak, omówmy jedną sprawę, co nie? Niektórzy z was... O kurde, piraci. No i nowuż piraci. No jak na lepszym momencie, no. Mają te małe sprawy jedne, no. Dobra. Nie, niech się trzymają razem, bo te piraci to na nas polecą. To są uparte małe gnojki. Ja nie bardzo nie lubię. Rozwali mi kolonię taki jeden. Duży niszczyciel ich. Nazwali ich pruszczach. Popruszak? Coś takiego. Ale trochę słabo. Zobaczmy, jaką ma. No średnio jest, no trochę słabo, ale poczekamy na nich. Dobra, albo skonizujemy. Dobra, i zobaczcie tu nic, to jest genialne. Tutaj właśnie zabrakło Ender Space. Ender Space po prostu zabrakło tego. To właśnie tutaj zabrakło, powiem wam od razu, tego właśnie klimatu. Tego zabrakło. I to jest narysowane to przez Warbanging. To jest przecież to narysowano. Jak ktoś nie wie, co to jest Warbanging, to jest War of Tanks. Tych twórcy War of Tanks to robili. Tak mam nadzieję, bo ja nie wiem nie do końca. Musimy się, powiem tak, trochę rozbudować, czyli farmenki. Ciągle. Dobra. Dobra, myślę, że będzie na lepiej też te badania skończyć. Najpierw niszczyciel, a zaraz pójdziemy na te badania żywności. Aha, o. Zacięło, nie chcę używać teraz tego, bo bym się musiał męczyć. Dobra, a ja tego nie mam. No, zobaczmy, co mają piraci, gdzie mają bazę, bo trzeba ich znaleźć, tylko i to kopać. Oczywiście, jak Enter Space też były te statki projektowane, możemy też zaprojektować. Musimy właściwie to zmienić. Bardzo opłaca się budować rakietami te statki, wiecie? To jest bardzo warte. Silniki będziemy mieli, dobra, no to spoko.
dobra, Sara nie będziemy mogli użyć, podstawowa fregata, możemy też zmieniać te fregaty o takie coś, ale to są takie cywilne, wam powiem. Ja nie chciałbym używać, one są bardzo grube, opancerzone i tu jest taki znaczek, który bardzo lubię. Nazwa fregata, rolę możemy tu wybrać, snajper, nie wiem, komandos, awanturnik, awanturnik, komandos, no nie, snajper, rolę, ale ja nie wybieram, powiem szczerze. Mnie to nie obchodzi. Jak ona ma się spisać po prostu zadaniu. Wejdziemy dalej. I patrzcie, żadnych lagów ta gra nie ma. Można sobie nagrywać na spokojnie. Naprawdę, ona dużo nie waży. To jest tak 2,5 giga. Your fleet spots an abandoned container filled with rare minerals floating unguarded in open space. You tell yourself some smuggler on the run must have jettisoned their cargo. Nobody is around to claim it. So you add it to your treasury without a second thought. Właśnie, zapomniałem, że musimy zbudować fabrykę kosmiczną, bo ona jest bardzo potrzebna. Będzie nam. Zbudujmy. Przyspieszę tą masową produkcję. To możemy ulepszyć sobie. Tak, ulepsz. Już mamy kasę, więc możemy się bronić trochę. Dobra. Tutaj musimy pilnować ten system. Teraz mamy bardzo dobrze, bo jak tutaj nie będzie drogi. O, jest, no niestety. Albo piraci, albo coś innego. Tutaj sprawdzamy. Na razie pilnujemy, aby nam tu nie wyleciał. I oczywiście tu możemy podatki robić, moi kochani, więc naprawdę fajnie jest ta zabawa, naprawdę. Tutaj naprawdę ściąga. No naprawdę, kupicie sobie grę, tu mamy dyplomację. Trochę to powiem lepsze od Enter Space. Naprawdę. Nie chcę urazić tutaj oczywiście Enter Space'a. Oczywiście tutaj nie po co to nagrywam, by urazić ich. Tylko też mówię, że troszeczkę Enter Space zabrakło im trochę tego... dymaniki tego. Właśnie zobaczymy. Jeszcze 5 minut. Dobra. Wy możecie mieć ten długi trochę ten odcinek, bo wiecie, początek nagrałem. I tyle. I tyle. No dobra, myślę... będzie dobrze. Dobra, dziękuję. No to lecimy. Musimy sprawdzić, co mają. Niszczycie, posiadamy już niszczycie i tarcza zakrytowa. Ale nikt tutaj, myślę, komputerów nie będzie na razie używał. No ale to musimy to zbadać i zaraz pójdziemy na osłony od razu, bo nie chcę się tym przejmować. Musimy się trochę rozwinąć, czyli zapasy jedzenia przynajmniej tutaj się rozwijamy. Planeta ma jakąś maksymalną liczbę, nie możemy mieć wszystkich naraz, bo to by po prostu... to nie było za fajnie. Możemy oczywiście zobaczyć, możemy wszystko to sobie zmienić, ale ja nie chcę zmieniać nazwy. Zmienię nazwę jak dopiero jak zaczniemy być bardzo potężni, więc myślę, że będzie dobrze. 4 minuty do końca. Nie będę tego nagrywał długo, bo nie chcę, aby to długo się zgrywało, bo wiecie, odruchy każdej kratki to trochę czasu zajmuje, naprawdę kilka godzin. No z 3 godziny takie coś może mi się zgenerować, nie jestem pewien, ale jak Minecrafta robię, to z czasem długo czasem zajmuję, bo wiecie, ruszam tą kamerą, a tak trochę staram się tak nie ruszać. Welcome to GNN, właśnie nasze wiadomości. Galactic News Network. The Metlar Combine has discovered the remains of a long-lost Orion facility. Whether this was an advanced research facility or a particularly well-built hotel and casino, it is too early to tell. A i takie będziemy mieli, takie podobne takie wiadomości, to jest genialne, wymyślone. Tutaj tak, to jest ta planeta, oczywiście nam takie coś porada nam przydaje się naprawdę, bo jak komuś nie chcesz szukać, to naprawdę, ja to polecam wam tego nie wyłączać. Na razie się budujemy, musimy zbudować to, aby mieć dalej steroidy, wiecie, tak to zrobimy po panie. Nie wiem, czy brać to. Aha, właśnie, ten niszczyciel. Niszczyciel, tak. Brzydki taki, wiecie? O, ten nie, taki lord. Mroczny taki jest, on strasznie mroczny.
Jak z Gwiezdne Wojny, kurde. A tu mam, patrzcie, bo są takie, ale to jest po prostu beznadziejne trochę. A to takie paskami to rozumiem, taki imperator się czuje, takimi paskami, taki okręty. Taki znak imperia, o, tak bym powiedział. O kurde. To czasami się coś takiego zatrzymuje sobie tą myszkę, to trochę tak zleci to. Dobra, jeszcze jeden. Możemy to dobudować, wiecie? Albo niście nie będę posiadać tego, ale ja bym chętnie chciał bym to użyć. Właśnie, czekajcie, zobaczmy, czy nie użyłem. Cięższa, blaster. A nie będzie miał jedno działeczko i zniszczyciel. I zrobimy zaraz mordercę, czyli o co mi chodzi tą mordercą. Będzie on takim. To będzie morderca niszczyciel, powiem wam od razu, ale do czego on będzie służył? Do załatwiania oczywiście wrogów. Czyli będzie, jak będziemy atakować planetę, to on będzie rzucać te ładunki i to jest bardzo genialne. Ale pokażę wam później, jak będzie możliwe. Na razie to widzę, że nie za bardzo. Nie, to tak to nie. Na razie wyrzucamy, nie mamy za dużo. Tak samo ze znakami imperialnymi. Aha, bo musimy nazwę jeszcze zmienić, tak. Morderca nazwiemy go. Morderca. Morderca. Tak, niech będzie morderca, czyli planet. Na razie go nie będziemy go potrzebował, bo jak będziemy atakować. Aha, tutaj będzie nam potrzebna. Cholera. Coś czuję, że. O! Znowu będziemy budować niedługo nowy kolonizator. I niszczyciel. Bo, o kurde. Za dużo. Nie wiem, jak tam piraci będą zachowywali się zaraz, ale na pewno zbudują się zaraz na nas. I to mnie ciekawi. Bardzo denerwuje takie coś. Nie lubię takie zachowania. Dobra, lecisz tu. Nie wiem, co to jest system, ale zobaczymy zaraz. Tutaj jest okej. Okay. Jesteśmy, powiem wam tak, jesteśmy w fatalnym miejscu. Jakbyśmy byli na środkowej układzie, no to byśmy mieli bardzo dużą przewagę. Niestety będziemy mieli trudno, będziemy mieli trudno się trochę rozwinąć, ale przynajmniej nasza stolica jest bardzo daleko, więc będą mieli też do nas. Te robale. I am the mouthpiece of the heart. We are the clacon. We are many. Takie ząbki masz? Przemawiam w imieniu Ula. Jesteśmy klachonami, jesteśmy uliczni. Niespokojny, bo się boją. Machina, wiecie, bo maszyny nie mają uczucia. Niestety nie umieją dostarczyć uczucia. Patrzcie, to jest genialne, tu cień jeszcze. No nie, to jest genialne. Tak, i możemy. O, mamy właśnie jednostkę. Lecimy. Musimy mieć planetę jaką, podobną do trochę naszego Jowisza, tak? Jowisz. Jowisz. Do czego nam będzie potrzebny? Jowisz będzie nam potrzebny bardzo w robieniu takich rzeczy, czyli Jowisz będzie nam wydawał gaz i gaz może nam pomóc bardzo dużo rzeczy też finansowo, takich właśnie francuskich z asteroidami. No, coś tu też jest, ale piraci mogą być. Ja mam szczęście jakoś piratami. Na razie nie chcę wypowiadać wojny. Może się uda mi się skumać z nimi dogadę. O kurde, ale daleko leciał. Aha. O, już nam podał informację. Skąd pochodzi? Informacje. On się boi już nas. On się boi. Bo my bardzo. Musimy dużo tur musimy zająć się. Też musimy się dogadać. To moja taktyka jest tak. Zrobimy tak po prostu, że dogadamy się, spróbujemy na więcej badań wziąć. Jakoś takich, których będą nam potrzebne. Jak będzie miał bardzo mały, duży, nieduży układ, no to będę mógł go zniszczyć. I go przyciśniemy. Będę musiał wyprodukować bardzo dużo okrętów, dużo rakiet mocnych. A jak to zrobić, musimy jeszcze mieć przywódców.
Więc musimy czekać na razie na to, liczyć, co nas tam czeka. Dobra, nie będę tego pilo, bo ja zapomniałem jedną turę i tak po prostu przez kilka tur tam leciał wszystko. O. Dobra, moi kochani, myślę, że na dzisiaj będzie tyle, bo właśnie założyłem, że czas trochę za długo. Przepraszam, może to być trochę 30 minut. Moi kochani, mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. I naprawdę bym tu siedział z wami długo, ale po prostu nie chcę zapełniać pakaty mojej pamięci. I widzę, że tutaj jakaś planeta jest, ale moi kochani, zobaczymy się w następnym odcinku po 20 minut. Myślę, że będziemy nagrywać ten odcinek. Nie wiem, czy pojawi się za tydzień, ale jak wam się bardzo spodobał, zostawcie lajkę, górę. Nie wymuszam was oczywiście, ale mówię tylko, aby jak ci się spodobał materiał. Przepraszam też za moje gardło trochę, bo nie wiem, co się dzieje. Ale dobra, moi kochani, więc spokojnie jestem i ciągle obserwuję. Do zobaczenia, moi kochani, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, papa! Pa.